był Państwu wychowawcą? Naszym wychowawcą wspólnym w tym przypadku był pan profesor Zbigniew Romik, którego bardzo tutaj mile wspominamy. Czy kiedyś przed laty wybrali Państwo szkołę przypadkową, czy był jakiś wybór podyktowany Państwa predyspozycjami, przemyśleniami, czy może było jeszcze inaczej? Ja wybrałam tą szkołę, właściwie trafiłam do niej bardzo krętą drogą. Od wczesnych lat podstawówki uwielbiałam wszelkiego rodzaju przedmioty ścisłe, jak nie matematyka, fizyka, wiem, niepopularne obecnie wśród uczniów. I stwierdziłam, że pójdę do liceum ogólnokształcącego właśnie na profil matematyczno-fizyczny. Droga okazała się nietrafna i w połowie drugiej klasy postanowiłam się przenieść tutaj. I muszę powiedzieć, że pamiętam swój pierwszy dzień, jak tutaj przybyłam. Biedna, wystraszona, a moja klasa późniejsza przyjęła mnie bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Aczkolwiek w tej klasie miałam wiele znajomych twarzy, gdyż już z kilkoma z nich spotkałam się w podstawówce. W moim przypadku było tak, że od zawsze ciągnęły mnie przedmioty ścisłe. Humanistyczne to różnie to było z tym. I trudności było tak, że brat mój, który starszy, również uczył się tutaj w tej szkole. No i z opowieści brata wiedziałem, że w szkole panuje dobra atmosfera. I przede wszystkim chciałem zdobyć zawód. Więc to było to, co zawsze różniło szkołę techniczną od szkoły ogólnokształcącej. Tak? Można powiedzieć, że ten zawód zdobyłem i każdemu bym polecał. Każdemu bym polecał taką szkołę, bo tutaj była bardzo dobra kadra i przede wszystkim była bardzo dobra atmosfera. A jakie wspomnienia wiążą Państwo z nauką w tej szkole? Czy coś zapadło Państwu jakoś najbardziej w pamięci? No, tak jak kolega przed chwileczką wspomniał, atmosfera była fantastyczna tutaj. Oprócz nauki było dużo różnych innych zajęć i dla tych, co lubili pośpiewać, potańczyć, pobawić się, dla tych, co lubili sport. Dla każdego coś fajnego się znalazło. Bardzo o to dbał ówczesny wówczas dyrektor, pan Zbigniew Peczkis, do którego każdy uczeń mógł pójść jak do takiego dobrego wujka i opowiedzieć o swoich bolączkach. Ponieważ szkoła średnia dla takich dla ludzi jest takim chyba jednym z najfantastyczniejszych okresów życia i chyba każdy bardzo chętnie do takiego okresu wraca, więc wiele tych wspomnień w tej głowie pozostaje, chętnie się do nich wraca. Pamiętam, że wielokrotnie, nie wiem czy to było co roku, czy co dwa lata, odbywały się turnieje klas, tak zwane rywalizacja między klasami w różnych dziedzinach. No i między innymi szykowały się jakieś przedstawienia, no i zawsze żeśmy w tych turniejach brali udział. A takim wydarzeniem, które najlepiej pamiętam, to był nasz szkolny ring. Było to przedstawienie na pożegnanie maturzystów, to chyba akurat brat kolegi kończył wówczas tą szkołę. Nad tym owym ringiem siedziała starszyzna, czyli nasza dyrekcja, przedstawiona jako bogowie z Olimpu. Natomiast uczniowie z nauczycielami toczyli swój taki, powiedzmy, codzienny, szkolny bój właśnie na ringu. No oczywiście kończyło się to wzajemnym porozumieniem, podaniem dłoni i wyruszeniem z tym błogosławieństwem nauczycielskim w dalszą przyszłość. Jeżeli chodzi o mnie, to mogę powiedzieć, że szkoła przede wszystkim uczyła, tak? To byli wspaniali ludzie, dydaktycy od początku, bardzo mocno zaangażowani, którzy budowali, że rzeczywiście człowiek coś z tej szkoły wynosi. To było odczuwane na każdym kroku. Później już na kolejnym etapie jakby nauczania mieliśmy praktykę zawodową. Można było już zauważyć, że jakąś wiedzę posiadamy. Już wiedzona w zasadzie ta szkoła zakorzeniła nas takie obywatele, jeżeli chodzi o budownictwo. A jeżeli chodzi o tą część, ja to nazywam tak kolokwialnie artystyczną, to tutaj było szereg organizowanych imprez. Można powiedzieć na szczeblu takim ogólnoszkolnym, tak jak koleżanka wspomniała gdzieś w turniej klas i tak dalej. Zresztą z tego, co dzisiaj mówiła pani dyrektor, czy pani profesor Polak, to do końca cały czas jest to realizowane w ten sam sposób. No i oprócz tej nauki, oprócz tego wszystkiego, bo to nie była łatwa nauka. To były przedmioty ogólnie techniczne, są to trudne przedmioty. Oprócz tej nauki właśnie była jeszcze ta druga część, czyli my żeśmy byli klasą
mocno taką zintegrowaną, bym powiedział, zgraną. Przez to, że mieliśmy ludzi, wychowawców, którzy zabierali nas na przykład na wycieczki w góry. Był pan profesor Wojnicki na czoło, na świętej pamięci już, który organizował z panem profesorem Romikiem takie wyjazdy. I pierwszy taki wyjazd, który mi utkwił w pamięci, jako pierwsze klasiści, jako pierwsze klasa TB, tak się potem nazywało, pojechaliśmy do Zakopanego z trzecią klasą, czyli z kolegami, koleżankami starszymi. No i to była wycieczka, gdzie było bardzo, bardzo wesoło. Ale co do szczegółów, to może ja tu nie będę się wypowiadał, to może pan profesor Romik coś powie na ten temat. Jak dzisiaj państwo się czują w murach naszej szkoły? No bardzo dobrze, bardzo swojsko, byśmy powiedzieli. Bardzo się cieszymy, że możemy tu ponownie być, troszeczkę może innej roli. Możemy przejść tymi korytarzami, zobaczyć znowu te znajome twarze, prawda? Mogłam znowu stanąć na tej mojej ukochanej scence. Tam jak uczniowie śpiewali, to ja stwierdziłam, może bym tak chętnie też zaśpiewała zamiast tego referatu, no ale stwierdziłam, że chyba jednak nie wypada. Także bardzo chętnie się tu wracam. No ja ze względu właśnie na te powiązania troszeczkę inne, troszkę częściej tutaj bywam. A tak nawiasem mówiąc, w zeszłym roku, we wrześniu, miałam też okazję prowadzić tutaj kurs zawodowy, więc tak chwilowo w roli nauczyciela też tu wystąpiłam. Ja też czuję się bardzo dobrze. Czuję się jak u siebie w domu. To jest właśnie bardzo istotne, że tutaj człowiek przychodził i nie czuł jakiegoś takiego stresu związanego właśnie z nauką. To ludzie, którzy tutaj pracowali, zawsze powodowali, że tak było. No, oprócz tego koledzy i koleżanki. To byli ludzie, którzy mieli wspólne zainteresowania i tak sobie to zakodowałem. Zawsze wszystkim swoim znajomym, rodzinie, teraz to już nowej rodzinie, można powiedzieć, chwaliłem się tak zwaną skarbówką. To była tak nazywana ta szkoła, skarbówka. I myślę, że to gdzieś tam zostało na dzień dzisiejszy. To się przychodzi po prostu z przyjemnością. Człowiek się po prostu cieszy, że może tutaj przyjść. Ja jestem bardzo ciekawy, jak wy to postrzegacie, ale myślę, że wasze odczucia są podobne. Nie ma tutaj jakiegoś takiego stresu, nie ma czegoś, co było nazywane tak kolokwialnie wyścigiem szczurów, jakąś taką rodzajną rywalizacją. Nie, tego tutaj nigdy nie było. I to jest bardzo, bardzo korzystne. I jestem przekonany, że wasze uczucia, jak będziecie kończyć tą szkołę, będą podobne do moich. To znaczy na początku będzie bardzo duża tęsknota. A Pani życzyłem. Chcieliby Państwo może jeszcze coś dodać? Coś ważnego nie zapytaliśmy? No przede wszystkim chcielibyśmy tutaj z tego miejsca bardzo podziękować za fakt, że możemy tu dzisiaj być, że możemy brać udział w tej konferencji, że mogliśmy znowu przyjść do tej szkoły, tak powiem, powdychać tego powietrza, prawda? Spotkać dużo znajomych twarzy, poznać nowych ludzi. Bardzo jeszcze raz dziękujemy dyrekcji tutejszej szkoły. Chciałam jeszcze dodać taką rzecz, bardziej skierowaną może tutaj do uczniów, do absolwentów tej szkoły. Dzisiejsza konferencja pokazuje nam, że to budownictwo to faktycznie przyszłość. Mam do czynienia na Politechnice Opolskiej, prowadząc zajęcia z wieloma absolwentami z tej szkoły i tak, żeby zachęcić tych młodych ludzi, żeby się nie bali wyzwań, żeby szli dalej tą ścieżką budowlaną, żeby przychodzili na uczelnię, żeby się uczyli dalej, poszerzali tą swoją wiedzę. Ci studenci, naprawdę wielu z nich, to są jedni z najlepszych studentów na naszej uczelni. Naprawdę sobie bardzo dobrze radzą po tej szkole, zostali dobrze tutaj przygotowani i nie trzeba mieć żadnych zahamowań, że może ten na przykład po liceum ogólnokształcącym będzie bardzo dobry z matematyki, a ja sobie nie poradzę. Nieprawda. Matematyka to jest wycinek, prawda, tych przedmiotów. Większość to są przedmioty zawodowe, w których nasi tutejsi absolwenci czują się bardzo dobrze sobie w nich radzą. I tak było powiedziane na konferencji, to hasło budownictwo to przyszłość, weźmy je sobie do serca, bo budownictwo to faktycznie przyszłość i nasza, i absolwentów. Tak, ja też ze swojej strony chciałem bardzo podziękować za zaproszenie całej dyrekcji szkoły. Tutaj szczególnie pani dyrektor Urszuli Więcek i pani dyrektor Urszuli Czopowskiej. Jest bardzo ważne, że taka inicjatywa tutaj wreszcie powstała, że ta konferencja się odbyła. Myślę, że będzie się odbywała cyklicznie. Ze swojej strony mogę
zapewnić, że jeżeli coś takiego dalej będzie miało miejsce, to ja dopełnię wszelkich starań, żeby też tutaj władze Instytutu Techniki Budowlanej zaangażować w tą, jak powiedziałem, świetną inicjatywę. Mam też parę słów do Was, czyli do uczniów. Mogę Wam pogratulować, może się wybrali naprawdę rewelacyjną szkołę. Chciałbym, żebyście byli zdeterminowani w tym, co robicie, żebyście czerpali garściami tutaj z kadry nauczycielskiej, żebyście wykorzystywali każdą minutę i żebyście tą wiedzę pozyskiwali, bo wybraliście naprawdę bardzo trudny, odpowiedzialny zawód, ale to jest zawód, który będzie Wam dawał całe życie satysfakcję, jeżeli pójdziecie w tym kierunku, bo musicie pamiętać, że budować będziecie zawsze. No, sobie wszystko są do powiedzenia w tym temacie. Dobrze, dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas i życzymy wielu sukcesów w życiu. Dziękuję bardzo.